Tak zdradzam, nie? Bo kiedyś pracowaliśmy razem. On, ja i Rax. Teraz ode mnie się odwrócił i pracuje dla Raxa. Chcę się skupić jak na razie na podszkoleniu siebie, dopiero wtedy dążyć do tego, tak sobie pomyślałem. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Kiedy można przyjechać? Kiedy państwo chcą. Tu jest też Krzysztof. Masz rację. Ten Dwayne nie zastanawia się dwa razy, tylko robi swoje. Cześć moi drodzy, z tej strony pana witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie moi drodzy. Kurde, policja dalej mnie goni, dlatego zostawcie 12 tysięcy łapek, jeżeli chcecie, by życie gangstera pojawiło się już jutro moi drodzy. A dzisiaj widzicie kontynuacja, kurde, nie mogę tej policji zgubić, tym GTR-em już trochę jest ostrzelane to auto. Po tej całej sytuacji z rekinem ciężko mi jest, nie wiem, ta policja się jakoś zmobilizowała. Jeszcze kurde, jedziemy autostradą, która powoduje, że GTR-y woduje moi drodzy. Także pamiętajcie, że każda łapka jest na wagę złota, bo dobijając 10 tysięcy łapek jesteście w stanie zgromadzić 5000 dolarów, więc dzisiaj sobie jeszcze podliczymy, ale najpierw im ucieknę, więc moi drodzy, subskrypcja na moim kanale, subek, magiczny subek i wtedy zrobię wam dziubek, więc moi drodzy, kurde, nieadekwatny dialog do sytuacji, która ma miejsce, także nie, już nie gadam, już widzowie, uciekam. Musimy się naprawdę skupić teraz na ucieczce, kurde, ja ryzykuję tym GTR-em, szybko zgubię tą policję, finalnie. O, teraz na moście już ją trochę gubię, chyba że dostaną info, że za mostem też jestem, to będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. W ogóle dziękuję wam za super odbiór ostatniego odcinka. Top, moi drodzy, top, top, top. Kurde, szalejecie. 18 tysięcy łapek w 5 godzin. Coś pięknego. Teraz jak na to patrzę, nie? Dobra, ej. Dobra, gubię ich, moi drodzy. Bez kitu. Ja pierdzielę, już myślałem, że ich nie zgubię. Jay, halo, JJ. No, co tam? Słuchaj, sorry, że tak cię wybudzam. Widzę, że Salwador dał ci radio. Tak. Kurde, stary, będziemy musieli się spotkać jakiś, za jakiś moment. Tylko teraz aktualnie mam trochę kłopotów, wiesz? Spoko, pomóc ci jakoś? Wiesz co, teraz mi i tak nie pomożesz, ale... O kurde! Jest. Nie, jest okej, jest okej, okay, jest okej. Okay, okay. Potrzebuję, żebyś mi blachy w GTR-ze ogarnął przez jakoś w Clintonie na lewo. Coś. Dobra. Macie zapasówki? Na pewno coś się znajdzie. Albo wyprostować, bo kurde, potrzebuję GTR-a mieć jak najszybciej sprawnego, a teraz nie powiem, że jest jakoś sprawny. Zajmę się tym w garażu, to nie problem. Dobra, to ja uciekam. Cześć. Ale ja, moi drodzy, dialog z Quidgeyem podczas uciekania uwielbiam. Dobra, chyba jest czysto, moi drodzy, jadę szybko do domu. Boże, ale ryzyko. Kurde, widzę bomby! Kurde, jestem przy chacie, moi drodzy, a tam bomb... Ja pierdzielę, policja! Dobra, 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 moi drodzy. Czy ja tu zjadę gdzieś? Nie, tu jest woda, cholera! Muszę schować GTR-a. O, tutaj, tutaj, moi drodzy, o. Pewnie ktoś mnie podwalił, że tam jechałem GTR-em, kurde. Dobra, widzowie, zostaję tu GTR-a, ale muszę pójść do chaty. Muszę jakoś się dostać do chaty, żeby widzieli, że jestem, że to nie mnie szukają. Dobra, widzowie, muszę się magicznie dostać do chaty. Czemu oni do mnie idą? Kurde, skąd widzą, że to ja? Dobra. Teraz to zrobię. Dobra, widzowie, może się uda przez okno? Kurde, dobra, szybko tędy, szybko tędy. Kurde, ja pierdzielę, dobra, idę szybko do góry. Nie widzą mnie, kurde, idą do domu. Dobra, trzeba się szybko przebrać, moi drodzy. Jakaś szafa i szybkie przebieranie. Ja pierdzielę, co się stało? Szybko, szybko, szybko! O, policja. Ja pierdzielę. Kto tam? Policja! Policja, co jest? Dzień dobry. Czy mogę Dzień pomóc? Dobry. Ja chciałem się pana zapytać, czy nie widział pan czarnego GTR-a? Tu w okolicy był widziany czarny GTR. Szczerze to nie. Jakby jestem już jakiś czas w domu i nie się tutaj nie kręcił. A coś się stało? Gonimy czarnego GTR-a. Poszukiwany jest czarny GTR. Jeżeli pan widział czarnego GTR-a, proszę zadzwonić na policję lub udać się na najbliższy komisariat. Kurczę, GTR-y to są chyba te takie sportowe samochody, prawda? Prawda, prawda. Wydaje mi się, że... Nie, no na pewno nie słyszałem. Ja też tutaj firmę prowadzę w Los Santos. Quick Security się kłania bardzo nisko. Panowie, Nie, no generalnie nie, nic nie słyszałem, ale jakbym coś usłyszał, bo to raczej takie donośne te silniki, nie? Owszem, no, bardzo to głośne. Na pewno się z wami skontaktuję, kurde, mnie panowie zaskoczyli, bo ja właśnie też z pracy wróciłem i kurde, no, się przestraszyłem, że coś się stało u mnie w firmie z chłopakami, czy nie wiadomo co. Nie, możecie na przyszłość jakoś dzwonić, a nie stresować człowieka taką ekipą, radiowozami, nie wiadomo czym? Chyba, że coś przeskrobałem. To są nasze obowiązki, więc my właśnie poszukujemy tego GTR-a, on ostatnio nam zniknął z radarów, nie mogliśmy go znaleźć. Kurde, to ci... I w okolicy pańskiego domu to był ostatnio widział. Nie, to na pewno nie wiem, nie słyszałem, nie widziałem, może po prostu... Ale wiecie panowie co? Bo w sumie tam jest taka
Zatoka Rybacka. Panowie tam sprawdzali? Może tam pojechał, bo jeżeli ktoś widział w tej okolicy, to tam nie ma drogi, panowie, w ogóle. Tam się droga kończy lada moment, tam jest tylko plaża. Natomiast tam jest cała zatoczka i tam są jeszcze jakieś domy, inne ten. Może tam ktoś z tych sąsiadów, nie wiem. Dobrze. Jedziemy to sprawdzić. Dziękuję bardzo panu za informację. Jasne, polecam się na przyszłość. Jak coś, to proszę tam od razu dzwonić nawet na numer firmowy, to chętnie ten, pomożemy, nie? Dobrze, dziękuję bardzo. My jedziemy szukać. Dziękujemy również, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Kurde, no chyba tym razem nam się upiekło, moi drodzy. Ale Boże, jaka sytuacja w ogóle. Jedziemy na Zatokę Rybacką. O, jadą tam na Zatokę Rybacką, także moi drodzy, udało się. Halo, halo, Jay? Tak? Słuchaj, policja, już wszystko okej. Dałbyś radę mi to jakoś naprawić tego GTR-a i gdzieś potem mi to jego odstawić? Jestem w stanie. Dobra. Sorry, że tak ten, ale szybko interweniowałem, nie? A gdzie go masz? Wiesz co, mam go tutaj, u mnie. Jak pojedziesz za moim domem, tam pojedziesz prosto, to na lewo będziesz o takie kamienie. Tylko uważaj, trzeba to przykryć jakąś płachtą, bo policja jeździ, nie? Okej, okay, dobra. To. Dobra, zrobię to. Dzięki, stary. Ja się muszę zdrzemnąć, chłopie. Nie daję rady. Także jak coś, to może do mnie podbić, ale raczej będę spał. To na razie sobie. Odpocznij sobie. Dobra, dzięki. Trzymaj się, hej. Ja pierdziel, ale noc, moi drodzy. Muszę odpocząć. Ale policja, dziwne, że... A nie, no, szukam Getera, czyli szukam sprawcy tych strzelaniny, nie? Ale ja, moi drodzy. Moi drodzy, co to była za noc? Tak jak mówiłem wcześniej, ale teraz już jest wszystko ok. Właśnie jadę na chwilę do firmy. I słuchajcie, takie dwie ważne kwestie. Po pierwsze, dobra robota, kolejne 10 tysięcy trafia do mojej kieszeni. Kochani, zaraz też w Quick Security wezmę wszystkie pieniążki i zobaczymy, ile jest tych pieniążek. Więc będziemy już mieć fajne podliczenie. I słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj jest dobry dzień, moi drodzy, żeby spotkać się z Harrym. Bo wiem, że naciskacie na to bardzo ostatnio i fajnie by było też z nim troszeczkę pogadać, także może tam do Ewki podbiję czy coś, to bym się z nią spotkał i też potem jakoś tego Harrego gdzieś wypatrzył. Ale nie, no kurde, musimy to dzisiaj załatwić, bo skoro są tam jakieś sytuacje, są na tym South Central, więc dobra, widzowie, nie, inaczej. Nie będę się z gościem umawiał czy coś, po prostu trzeba gościa odwiedzić, tylko trzeba się dowiedzieć, gdzie on mieszka i gdzie go w ogóle dorwę, co nie? Bo ten gówniarz będzie wszędzie jeździć. Wszędzie latał. Najgorsze jest to, że on lata z tymi wszystkimi idiotami, którzy wpadają w jakieś kłopoty i potem biorą udział w jakichś strzelaninach i innych rzeczach. Jak dorwę cię Harrego, moi drodzy, i on mi powie jakiekolwiek słowo, które będzie symbolizować to, że on się jara tymi wszystkimi rzeczami, to moi drodzy, biada mu powiadam po boomersku, moi drodzy, on skarce go, naprawdę skarce go tak, że odechce mu się wszystkiego. Już nigdy nawet nie oglądnie filmu, moi drodzy, gangsterskiego, nic. Po prostu taką szkołę życia mu zrobimy. Więc lepiej, żebyś Harry sobie uważał. Szefie jesteś? Jestem, halo, halo. Czy przyjechać? Muszę zamienić słowo z szefem. Znaczy, no już dojeżdżam na firmę zaraz. A co się stało, Fosa? No musimy pogadać. Jestem za minutę, Fosa, w firmie. Dobrze, dobrze. O kurde, Joel mnie wyrzuciło. Zablokuję trochę wjazd, ale tylko na chwilkę, moi drodzy. Halo, cześć, cześć. Co jest, Fosa? Musimy szef pogadać. Tylko tak, żeby nikt nie słyszał. No dobra, to chodź tu na chwilę na bok. Co się dzieje? Szefie. No? Słuchaj, szefie. No, co się dzieje? Muszę ci to powiedzieć, nie? No, dawaj, dawaj. Byłem u siebie w domu, nie? Aha. I przyjechał do mnie szefie Dany, nie? Dany, no? Tylko była taka sprawa, on nie wyglądał jak Dany. Oczy całe czerwone, cały poobijany był. Co ty gadasz? No na serio, szefie. Sobym żartów nie robił z czegoś takiego. A to od czerwone, że co? Co masz na myśli? Mi się wydaje, że coś brał, nie? Dany? W ogóle śmierdziało od niego, szefie. Nie wiem. Co ty gadasz? No naprawdę, szefie. Ale to mówił coś? Co chciał? No, szefie, wyglądało tak. No. Przyszedł do mnie. No. To jest, potem przyszedł jakiś jeszcze jeden facet, zaczepił go i odjechał Dany. Ale to jak odjechał? Co? Czekaj, bo zaczepił go. No zestresowany odjechał. A nie to wiem, mówił kto coś to do był. Niego ten gościu? No nie wiem, przyjechał do mnie jakiś... Już ten szczęśliwy był. Ale to o co? Czekaj, to co? Prosił cię o coś czy co? No nie, no pytał, przyjechał do mnie. Mówił tylko, czy mogę mu pożyczyć pieniądze na coś. No i potem odjechał. Bo przyjechał jakiś gościu, tak? Tak, tak. No jak wygląda ten gościu, co po niego przyjechał? No ubrany normalnie, w dresy, w bluzę. Ale to czekaj, to Dany z nim pojechał autem, czy Dany po prostu pojechał przed nim, jakby próbował go wyminąć? No wystraszył się i pobiegł do auta i podjechał. Odjechał po prostu. Kurde, to było u ciebie, tak? No tak. Dobra, dzięki za informację, to wygląda bardzo niepokojąco. No szefie, był to mój najlepszy przyjaciel. Ciekawe.
Dobra, Foso. Jak coś będę wiedział, dam ci znać. Dzięki za informację. Dobra, dobra. Trzeba się przyjrzeć tej sprawie. Są. Dobra, okej. Okay. Halo, dzień dobry. Proszę pana. Dzień dobry. No, dzień dobry. Prawda. Cześć, Chris. Cześć. Cześć. Słówko? No co tam, słyszę, że pieniądze przyszły. To jest 70 koło dla ciebie. Super. Na wypłatę, ale wypłaty były ostatnio, to mamy jeszcze tydzień do wypłat, nie? Tak. Dobra. Tydzień. Kurde, dobrze to idzie, co? 70 tysięcy? Bardzo dobrze. No dobra, dobra. To słuchaj, też chciałbym coś ci obwieścić. No dajesz. Przez najbliższy miesiąc będziesz jakby osobą, jak to powiedzieć? Chciałbym po prostu, żebyś przez najbliższy miesiąc zajął się naszą firmą, znaczy zajął się moją firmą, a ja po prostu będę podejmował tylko te najważniejsze decyzje. Chciałbym zobaczyć, jak sobie radzisz z zarządzaniem chłopaków i aktualnymi zleceniami. Szczególnością naciskiem na kontrakty, które mamy jakby podpisane już, wiesz, Suburbanem i tym podobne, nie? Natomiast jak nadejdzie jakaś cięższa robota, to bierz mnie pod uwagę. Aczkolwiek do tych wszystkich innych chciałbym, żebyś przez miesiąc się tym zaopiekował. Jeżeli się sprawi, widzisz, zostaniesz oficjalnie moim zastępcą. Ja pierdzielę. Nie wiem, co powiedzieć. Jesteś gotowy będziesz... na taki test? No pewnie, ale wiesz co, jest teraz będzie gruba robota, ale to dopiero jutro. To znaczy się, wiesz co, chciałbym się skupić przez ten czas na polepszeniu troszeczkę naszego PR-u i również zdobyciu nam kilku ważnych klientów, więc na pewno będę się mniej pokazywał tutaj, będę bardziej w terenie. Aczkolwiek, no, jeżeli sobie poradzisz, pomyślimy o podwyżce i pomyślimy jeszcze o kolejnych ruchach. No dobra, ale jutro będziesz potrzebny. No dobrze, a co jutro mamy? Pamiętasz ten przetarg z policją? No, i jak? Wygraliśmy go. Dobrze, ale to nie mów nic chłopakom. No wiesz, ja dostałem taki cynk, że to ma być próba jutro. Tak, dobra, okej, to będziemy gotowi. Tylko pamiętaj, nic nie mów chłopakom. No właśnie chodzi o to, że to ma być konspiracja. Mhm. Tak. Więc my sobie to ogarniemy, a chłopaków po prostu przetestujemy, nie? Dokładnie, tak ma to wyglądać. I wiesz, ja wpadłem na taki pomysł, żeby dać dowodzenie. Musi z naszych kurek, że tak powiem, sprawdzić, jak sobie nasze trójki poradzą. Co mi się pieprzesz? Dobra, to tak zrobimy. To idealnie, to jesteśmy w kontakcie. Dobra. No, hej. Trzymaj się. Moi drodzy, bo o co chodzi? Bo wy pisaliście ostatnio w komentarzach, że jakby nie chcecie, żebym cały czas zajmował się tymi wszystkimi akcjami w Quick Security, że ta firma zaczyna aż tak fajnie prosperować, że w zasadzie ja nie muszę codziennie do niej jeździć i cały czas sprawdzać i wiecie, i niańczyć tych wszystkich ludzi. Jakby ja sobie biorę wasze komentarze do serca i podjąłem taką decyzję dzięki waszym komentarzom, że zrobimy okres testowy dla Christophera, który jak go zda, to będzie pełnił funkcję takiego jakby głównego kierownika tutaj na przykład tego oddziału Quick Security, czyli po prostu wszystkie zlecenia, te takie wiecie, mniej poważne, do których ja nie będę potrzebny, czyli wiecie, jakieś ochrony obiektów, ochrony imprez, ochrony tych wszystkich suburbanów, jakichś tam sklepów, no z czymkolwiek przyjdą ludzie, to będą dla niego. Na przykład jak będą takie zlecenia, że będzie trzeba na przykład jakiegoś VIP-a gdzieś przetransportować, będzie trzeba coś odebrać, przetransportować konwojem, gdzie będziemy musieli się zaopatrzyć dodatkową broń ciężką czy coś, to ja wtedy będę brał udział w tych wszystkich mocniejszych akcjach, ale żeby tam tych wszystkich on sobie ogarniał i też żeby na przykład żebyśmy mogli mu spróbować zaufać z rekrutacją, żeby też mógł się wykazać w kwestii pozyskiwania ludzi i ewentualnych tam zwolnień. Wiadomo, że tych trojeczek to chciałbym zostawić, ale jakby chciałbym mu zrobić taki test, jeżeli go zda, naprawdę to będzie zaufana osoba, że podczas mojej nieobecności może prowadzić cały biznes. Na razie ma fajne pomysły, idzie to w fajnym kierunku, ale no, musimy to do końca zbadać, przetestować, także jestem ciekaw dalszych działań z Christopherem. Więc ja teraz będę mógł się skupić w najbliższych odcinkach na innych rzeczach związanych tam z rozwojem firmy, z jej dobrym imieniem, z pozyskiwaniem kontraktów, a chłopaki będą po prostu je realizować. Także no, idziemy w fajnym kierunku, bardzo fajnym. I to wszystko przez wasze łapki w górę. Plus też, no dzisiaj nie wiem jak będzie z czasem, ale jutro by się też przydało przyjechać kupić auto dla Fosy, nie? Także jak macie jakiś fajny model, który możemy kupić w Fosie, to dawajcie znać w komentarzach. No bo gościu jeździ na rowerze teraz. Siema ziomek, wyszedłem ze szpitala, trzeba ogarnąć temat. Możesz się spotkać. Jacob do mnie napisał. Cześć. Jasne. Gdzie jesteś? Podjadę do niego. W sumie to też jest ważna kwestia, bo jak się rozwinie te osiedle tam, moi drodzy, znaczy co ja gadam? Jakie osiedle? Co ja gadam, widzowie? Ja zapomniałem, że możemy sobie budować te podwaliny na South Central. Przez to, że Jacob był tam, wiecie, w szpitalu, to mi jakoś to z głowy wyleciało, więc teraz jeszcze będę mógł się skupić na takich dodatkowych ruchach, żeby właśnie przygotować się na ten powrót, nie? Znaczy, powrót.
A niby ten syndykat, kurde, zakichany. Tak czy siak, nieważne, moi drodzy. Ważne, że miał ludzie, którzy po prostu będą mogli im pomóc. Jeszcze przydałoby się zaatakować, widzowie, mówię, zaraz ta fura przestanie jeździć. Ciekawe, co tam u Jacoba, jakiemu się kinie. Skoro wyszedł ze szpitala, to może widział się z Harrym też? Ciekawie było. Gdzieś tutaj się razem spotkać, gdzie on jest? Tutaj znowu? Kurde, nie widziałem tego GPS dokładnie, muszę go jeszcze raz bić. Gdzieś tutaj mi pokazywało, ale możliwe, że tam na tamtym osiedlu. Nie, no tutaj jest. O, tu idzie, dobra. Wsiadaj, no. Jacob! Siema. Widzę, że sprawny już, gotowy do działania. No, dlatego piszę, nie? Co tam? A, wiesz, poszedłem do siebie, no i pokręciłem się trochę, nie? Dowiedziałem się. Ja też jakieś poczynienia robię do przodu, ale coś tam, jak ten twój koleżka, ten cały, jak on tam ma? To. No ten cały, który chciałeś, żeby coś dla niego zrobić, żebyś renomę zyskał. A, no. Wiesz co, sprawa jest taka, że generalnie to nie jeden ziomek, tylko wszyscy w sumie, dlatego też na chudzie się nie spotkaliśmy, wszyscy wywierają na mnie jakąś dziwną presję. Tak właśnie myślałem, że tak będzie. Właśnie chciałem poprosić cię o pomoc. No to mów śmiało. Dowiedziałem się, kto tak naprawdę zabił Marklosa, nie? To on nie żyje w końcu, czy żyje? Marklos nie żyje. A ten drugi, któremu chcesz się podlizać? Żyje, no mówię ci. No zrozumiałem, nie żyje. Dobra, okej. Okay. Czyli co, jak dowiedziesz się go zabójcę na South Central do obecnego tam gościa, który się klaruje, to wtedy będziesz miał więcej wpływów, tak? Właśnie tak. Więc potrzebuję albo jakiejś ekipy, no bo też, wiesz, ostatnio dali nam popalić, więc nie możemy tam pojechać jednym samochodem we dwójkę, bo to się źle skończy po prostu. To zróbmy tak, że spikniemy się wieczorem. Wiesz, gdzie go szukać? Wiem, no właśnie. Dowiedziałem się wiele rzeczy, powiem ci. Też no to ja ci pomogę. Tam. Zrobimy to we dwójkę. Okej. Okay. Żeby było bezpiecznie i bezszelestnie. Ale będziesz musiał się słuchać moich poleceń. Jasne. No, to dobrze, to zrobimy tak, że zgadamy się na wieczór i tam podskoczymy. A ja też mam pytanie. Widziałeś się może z Harrym? No, wiesz, bywa, często. Co, działo się coś? Nie, nic wielkiego, no wiesz, młody tam opowiadał coś o... Generalnie słyszałem, że jakąś umowę dostał o tą koszykówkę twoją całą. Nie wiem, o co chodzi. To dobrze, bo słuchaj, mam taką prośbę w sumie. Zanim się tam spotkamy i to zrobimy, to chciałbym się z nim spotkać dzisiaj. Mhm. I chciałem z nim pogadać. Dałbyś mi radę napisać jego adres albo gdzieś, gdzie go mogę złapać? Jasne, jakby, bo wiesz co, ostatnio była impreza właśnie z tego powodu. No i w sumie to masz tutaj adres, zaraz ci zapiszę. Dobra, tego domu, mi. Nie? Dobra, to daj mi jak najbardziej. Jasne. To dzięki. To słuchaj, szykuj się na wieczór, będę dzwonił. Oczywiście, spoko. Dobra, no okej, to na razie. Trzymaj się. Cześć, jo. Halo, Ewa? Cześć, Dwayne. Ogólnie... No, co tam? Moglibyśmy się spotkać? Mam dla ciebie takie małe informacje. Kurde, a teraz? No, przydałoby się, wiesz. Ajajaj, no właśnie chciałem ja cię spotkać z Harrym, ale dobra, a gdzie jesteś? Na tym, przy molo na parkingu. Przy molo? No dobra, byłem akurat u Clintona, myślałem, że może tu będziesz, ale dobra, to jadę. To są zbyt poufne informacje, żeby tam je rozpowiadać, wiesz? No dobra, ale to czekaj, gdzie dokładnie na molo? No przy tym, przy molo na parkingu. Ten na dole taki, tak? No tak. Dobra, to zaraz tam będę, trzymaj się. Dobra, czekam. Ej, kurde. No dobra, Harry będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Tam bardziej, bo Harry ćwiczy tą koszykówkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie będzie się śpieszył na jakiś trening czy coś. Może będzie w domu akurat, ale Jacob mówił, że powinien być, także też się muszę śpieszyć, bo jak ten Harry jest taki rozbrykany i go nie dostanę w domu, to będzie trochę przypał, moi drodzy, ale dobra. Gdzie jest Ewa, moi drodzy? O, tutaj. Dzień dobry. Cześć, Dwayne. Wybacz mi, że tak trochę jest długo, ale no byłem kawałek dalej, no. Nie, na spokojnie. Co się takiego dzieje? No, to nie była rozmowa na telefon. Ogólnie mam informację co do transportu. Jakiego transportu? No, zgaduj jakiego. Nie wiem. No, a jakim transportem się zajmowałam? Też pastora już nie ma. No, ale wiesz, no, syndykat raczej nie śpi, prawda? Ja informację mam. Ale to co, to dalej trwa, te transportowanie? Myślisz, że to nie trwa? Pastor to był tylko pionek tak naprawdę. O kurde, fajnie słyszeć po takim wszystkim. Dobra, czyli co? Czy oni coś będą zabierać z miasta, tak? Przemycają ogólnie coś spoza miasta do miasta. Nas. No. Może to są te to podwaliny, dokładnie będzie wieczorem co mówili w Liberty, nie? Możliwe, powiem ci tak. Paleto, wieczorem będzie przemyt.
Miałam tam też być, tylko że no nie szczególnie chcę się tam pchać, więc daję ci info, żebyś mógł z tym coś zrobić. Mnie raczej dzisiaj wieczorem, tak? Tak, dzisiaj. Dobra, to wiesz co, to spotkam się z Harrym, bo już tak sobie to zaplanowałem, że się spotkam z tym gówniarzem, muszę trafić mu oleje do głowy. Już się boję, co ty będziesz mu robił znowu. Nie, no nic nie będę robił z nim złego, tylko kurde, miesza się w jakieś kłopoty. Jego ojciec też, wszystko co go złego spotkało, to stało się przez to, że przez chwilę był lekkomyślny i potem widzisz, no wziął, odkupił winę za wszystkich swoich znajomych, pozbierał baty na plecy, żeby inni nie wpadli, ale co z tego, nie? Jakby nie robił pewnych głupich ruchów, to by wcale nie doszło do tego. No, także... zobacz, a jak ja pytałam, czy wszystko jest okej, to mówił, tak, jest okej, no... Taka dobra ciocia Ewa, że chce być pomocna i tak nic nie wie. No widzisz, tak jak ja też się dużo rzeczy jeszcze dowiaduję. Widocznie chyba wszyscy jesteśmy sobie winni jakąś szczerą rozmowę w przyszłości i wyjaśnienie no, wszystkich nieścisłości. W każdym bądź razie, no Harry, z tego co tam słyszałem, to już jakieś tam dziwne rzeczy się działy dookoła. Kazałem Ushii go pilnować, ale Ushii ja też jest taki... Kurde, sam nie wiem, no dobrze wiesz jaki jest plan teraz, więc... Ushii po prostu dostał tylko pretekst, a myślę, że Ushii ja załatwił sprawę na swój sposób, jakiś głupi i to nic nie wpłynie na Harego. Także uznałem, bo i tak jestem mu winny rozmowę i młody się chce dowiedzieć, co się stało z ojcem, a powinien znać prawdę. Skoro już jest w takim wieku i robi takie rzeczy, to powinien wiedzieć, z czym to się wiąże, nie? No tak, a ja będę musiała się jakoś wytłumaczyć. Po części tak mają nadal do mnie dostęp co do tych przemytów, więc będę musiała się wytłumaczyć, że no niestety ktoś nas zaatakował i udało mi się jakoś przeżyć. Niezłe, Ewa, musisz uważać na siebie. Wiem, że będę musiała, musisz dawać mi znaka. No dlatego ci daję w tym momencie. Okej. No dobra. Bo najlepiej jakbyś się ich pozbył wszystkich, żeby wiesz, nie było świadków. I tak się stanie. Dobra, to ja jadę do Harego. Właśnie tam dostałem adres od tego jakiegoś kumpla. Ty orientujesz się, kiedy on mniej więcej jest w domu, czy nie masz na to jakiegoś takich tych... Kiedy go... Mniej więcej kiedy jest w domu? No wieczorami raczej, no bo popołudniami to pracuję w swoim sklepie. A jakieś treningi, wiesz, o której zaczyna, czy coś? Z tego, co mi wiadomo, to niedługo powinien go zacząć, więc chyba jeszcze powinien być w domu. Dobra, to ja jadę, wiesz, bo muszę go dorwać jeszcze przed tym treningiem, najwyżej na niego nie pójdzie. Dobra, to powodzenia. No jasne, w kontakcie, dzięki Ewa, doceniam. Tak, nie ma sprawy. Fajnie, moi drodzy, że Ewka mi to powiedziała. Kurde, rzeczywiście Ewa też dużo rzeczy jeszcze nie wie. To jest tak pogmatwane, że trzeba jakoś sobie szybko z tym radzić. Ale ja, moi drodzy, dobra, jadę do tego młodego Clintona Śmierdziela. Clintona Śmierdziela. Muszę go złapać. No, chyba dzisiaj się obędzie bez zbędnego treningu, ale no... Kurde, musimy pogadać. Nie mogę pozwolić na to, żeby Harry jeszcze robił jakieś głupie rzeczy. Tym bardziej, że coś tam się w tych chińskich dzielnicach zapuszczają, a ja nawet tego nie mam zbadanego. Także jadę się spotkać z młodym. Długo tego chcieliście, a tego też chcę. Muszę pogadać z Harrym. Moi drodzy, z tego co wiem, to właśnie Harry mieszka gdzieś tutaj. Nawigacja mi pokazywała, że to jest... Czekajcie, nie tutaj. To jest ten dom tutaj, moi drodzy. To jest tutaj. O proszę, to jest ta chata tutaj, moi drodzy. Chyba muszę się tam jakoś wejść. Albo w sumie on tak zaraz jedzie na trening, także sobie chwilę poczekamy. O proszę, ktoś tutaj idzie, moi drodzy. No chodź tu! Czymś pomóc? Wsiadaj! Wsiadaj do samochodu. Ale ja na trening jadę. Nie macie żadnego treningu, wsiadaj. Jeden dzień ci się nic nie stanie. No mam się ile razy powtarzać, wsiadaj Harry. To ja już nie wiem kto to. No przypomnij sobie Dwayne? Kto to może być, wsiadaj. Ja wiem, ale widziałem ostatnio kogoś podobnego i ja już nie wiem. Nie, no podobnego? Pan chyba to jest... Kurde, czy on naprawdę? Widział już je, moi drodzy? Ja nie mogę, nie wiem co pan planuje, ale kurczę... Wsiadaj! To są dla mnie ważne, no. Wsiadaj Harry, szybko. Dobra, zamknę dom i... Kurde, on chyba widział rzeczywiście Ushii, tylko jak to Ushii załatwił w takim razie, nie? Coś tam mówił, ale żeby go widział od razu? Przecież miał właśnie zrobić tak, żeby go nie było widać. Ciekawy jest ten Ushii. To aż takie ważne? Tak, pakuj dupę. Myślę, że jeden trening ci nie zaszkodzi, jak go opuścisz. Ale... Gdzie jedziemy? Na... obiecane piwko. No, to mógł pan zadzwonić chociaż wcześniej. Harry... No? Czasami po prostu nie da się zadzwonić. Obiecałem ci spotkanie. I lepiej by było, jakbyśmy czasami robili takie rzeczy bez zbędnego zwaniania się. Ale to tak normalnie napisać na Life Invaderze, nie? Zapytać co tam, dopiero się umówić. Komunikujesz się ze znajomymi z takimi rzeczami? No tak, to jakby mam 17 lat i piszę z ludźmi. A pan no tak. Podejrzewam, że ma 47 i nie ma tego Life Invadera. Nie no, bez przesady tyle to nie mam. No nie no, chodzi mi o to, że trochę boomi. Boomi? Czy nie? Że boomer. Co to boomer? A, nieważne. Fajny samochód. Dzięki. Gdzie jedziemy? Widziałem coś Chargera u ciebie w garażu, to chyba też fajny. Skąd no taki fajny. Masz? A kiedyś z kumplami do jakiegoś gościa pojechaliśmy, wzięliśmy. Jeszcze kupiliśmy. What? Co się dzieje, Harry? To jest fajny sposób jazdy. Harry,
Bo my nie mamy tak jakby, nie mieliśmy dużo czasu, żeby się bardziej poznać, poza tym owocnym spotkaniem u Clintonów, czyli u twojego wujka tak naprawdę i chyba dziadka, jak się okazuje, też tam mieszka, nie? Tak, dziadek, no Clinton generalnie do mojego ojca jest podobno. To mieszkanie. A, w sensie... Znaczy mojego... willa. Tak, i dziadka. Czyli to nie, jest chodzi mi... ku twojego wujka Antona. Znaczy willa Antona, ale chodzi mi o firmę, firma ojca. A, to tak, to naturalnie. Ale co, tata dalej ma wpływy? Kto ma wpływy? Twój ojciec. Nie, z nim kontaktu nie ma podobno. Pan się z nim znał dobrze, nie? Tak, obiecałem ci, że co nieco ci opowiem. Dlatego no. Dzisiejszy termin jest najbardziej odpowiedni. Ponieważ Harry, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, no. Dlaczego twój tata w ogóle jest w tym więzieniu. No właśnie, nikt nie chce mi tego powiedzieć. To, co teraz robisz swoim życiem, jest kluczowe w tym, co będzie czekać cię w twojej przyszłości. A patrząc teraz na twoje życie, powiem ci, Harry, że jest bardzo cienka linia, którą zaraz możesz przekroczyć i odwiedzić swojego staruszka. No niech się pan nie martwi, że aż tak. Jest stary git. Czy ty chciałbyś coś mi powiedzieć, Harry? No, dużo by opowiadać. To teraz masz czas. To może jak już siądziemy jak dorośli ludzie w barze. Dorosły jeszcze nie jesteś, pamiętaj. Tak. Trochę ci brakuje. Wujek z bratankiem. Chodź. Fajna bluza w ogóle. Proszę? Fajna bluza. No właśnie, dziękuję. Zaraz zacznę opowiadać, co jest 5. Trochę może się panu rozjaśni. No, mamy akurat pusty bar, ale zaraz przyjdzie właściciel. To usiądź może. No dobra, Harry. Panie Dwayne. Mów mi po prostu Dwayne, żadnym panem nie jestem. Jesteś synem mojego przyjaciela, także po prostu mów właśnie, do mnie Dwayne. Czyli wy byliście przyjaciółmi, to jest już jasne dla mnie. O Boże. Byliście przyjaciółmi. To ty naprawdę niczego nie wiesz. No nie wiem, bo za bardzo tyle się dzieje, że nie chce mi się, wie pan, tak węszyć na ten temat. No było, minęło, jakby ojca nie znałem, wszystko spoko, no ale okazuje się, że jest... Chłop ma ogromne znajomości i wpływy, a siedzi w pace. No i to jest trochę intrygujące, nie powiem, że nie. No widzisz, to nie zawsze jest przepustka do normalnego życia. Z dużymi wpływami, z dużą siłą wiąże się też duża odpowiedzialność, która pomimo środków i tak nie wystarcza, by uzyskać na przykład wolność. Twój ojciec miał dużego pecha w życiu, ale zarazem dużo szczęścia. Firma nie jest wyznacznikiem tego, jak wartościową była twój ojciec był osobą. To podejrzewam, oczywiście, no nie ma co patrzeć na ludzi przez ten pryzmat, ja wiem, ale... Słuchaj, no, Harry, może masz jakieś konkretne pytania? O właśnie. No tak, to jest jedno moje pytanie. Czemu ten gość siedzi? Mój ojciec, czemu siedzi w więzieniu? No skoro był dobrym człowiekiem, to mnie się to nie łączy i od początku się to nie łączy. Stąd moje złe podejście takie lekceważące. Za to twój ojciec był dobrym człowiekiem. Ale zanim stał się tym dobrym człowiekiem, miał też swoje na sumieniu. Czasami jest tak, że człowiek podczas swojego życia, gdy jest młody, podejmuje pochopne decyzje i na ich bazie tworzy swoją własną historię, zbiera doświadczenie, które potem mają ewentualny wpływ na jego przyszłość. I taki był też twój tata jak każdy inny, tylko że twój tata nie mieszkał w fajnej chacie, tak jak mieszka teraz twój kuzyn Matty Clinton. Jego rodzice nie mieli dużej firmy. I dużo pieniędzy. Pochodził z małej dzielnicy na South Central, gdzie przez większość swojego życia robił rzeczy, z których na pewno nie byłby dumny i nie chciałby, żebyś ty miał do czynienia. Ja? I idąc tym tokiem prób i błędów właśnie, Harry, ty, no, których ojciec niestety nie mógł ci teraz przekazać, przez to, że jego pobyt w więzieniu wiąże się z odpowiedzialnością, którą wziął na swoje barki, pomimo, że nawet nie musiał tego brać, ale zrobił to z troski dla swoich najbliższych. No dobra, ale pan tak trochę wymigająco mi to odpowiada, czyli co, ojciec niby, żeby się troszczyć o znajomych, to najbliższych, tak, to poszedł siedzieć. Między innymi, twój ojciec po prostu wpadł, zrobił rzeczy... Taki przekręt był, czy co? Bo tak to się trochę łączy, jakby... Trochę więcej niż przekręt. O cholera, czyli go wrobili. 10 lat temu w mieście panowała taka osoba, taka organizacja, której celem było uprzykrzanie innym życia. Był też pewien fundusz, który okazał się jednym wielkim wałkiem. Twój ojciec był przeciwny tym ludziom, razem ze mną. Tylko sęk polega w tym, że twój ojciec nie brał bezpośredniego udziału w jakichś konkretniejszych ruchach, ale przez złe towarzystwo, które go gdzieś tam pociągnęło, dołączył do czegoś, do czego nie chciał dołączyć i to przybliżyło go właśnie do tego, że musiał finalnie podjąć taką decyzję, a nie inną. Rozumiem. Cały cyrk z twoim ojcem polega na tym, że... Podpadł tej organizacji, z którą walczyliśmy. Podpadł, tak? Podpadł. Okay. I osoby zaczęły go szantażować kosztem życia jego najbliższych. To świnia. I
Kiedy twój ojciec próbował jakoś się z tego wykręcić, kilku jego przyjaciół straciło życie. Shit. Ale w momencie, kiedy dowiedział się o tobie, to nie mógł sobie pozwolić na więcej. I pewnie słyszałeś o zamieszkach 10 lat temu, kiedy całe miasto płonęło. Dużo rzeczy się działo. Twój ojciec, żeby zatrzymać ten cały syf, poświęcił się i oddał siebie ludziom, żeby na chwilę przedłużyć pewne wydarzenia, żebym ja mógł zainterweniować. Okay. Także twój ojciec, żeby inni nie zostali również zamknięci i pociągnięci do odpowiedzialności za niektóre rzeczy, których w sumie i tak nie byli bezpośrednimi. Wiesz, do czego dążę, nie? Tak, rozumiem. Po prostu wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden głupi ruch twojego ojca i wbicie sobie gwoździa do trumny. Kurde, to trochę szkoda go, tak szczerze. Ale trochę mi pan rozjaśnił. Słuchaj, ostatnim życzeniem twojego ojca, kiedy widziałem się z nim po raz ostatni i nie było pewne, czy ja, czy on jeszcze się zobaczymy, daliśmy sobie obietnicę. Chodziło o to, że ja w tamtym momencie szedłem stoczyć, że tak powiem, swoją największą bitwę przeciwko pewnemu projektowi, którego byłem stwórcą, i to on zagrażał całemu miastu. Twój ojciec, biorąc odpowiedzialność za wszystkich swoich bliskich, wziął ich winy na siebie, przez co oni mieli wyczyszczone kartoteki i mogli żyć normalnie. Natomiast ja szedłem stoczyć walkę z pewnym człowiekiem, który był odpowiedzialny za wszelkie zło w tym mieście. Więc przyszłość ani moja, ani jego nie była pewna. I było bardzo prawdopodobne, że któryś z nas nie zobaczy jutro. Twój ojciec jest w Alcatraz. Tam ludzie umierają każdego dnia i każdy, kto tam jest, przeżywa prawdziwe piekło. Nie da się tam normalnie żyć. Nie da. Tam człowiek już zmienia się w bestię. Tam nie ma ludzi. Tam są demony. Natomiast to, co ja miałem zrobić, mogło kosztować mnie życie. Dlatego obiecaliśmy sobie, że jeżeli któryś z nas przeżyje, to pomoże temu drugiemu w takiej postaci, że ja go poprosiłem o to, że zajmie się wszystkimi moimi przyjaciółmi i zadba o to, żeby moim najbliższym niczego nie brakowało. Natomiast on mnie poprosił tylko jedną rzecz. Żebym zajął się i zaopiekował jego synem, czyli tobą, Harry. To było jego jedyne życzenie, zanim poświęcił swoje życie dla was wszystkich. No i tak się stało, że ja finalnie też trafiłem do Alcatraz. Udało mi się zrobić moją rzecz, zrobiłem naprawdę okropną rzecz, Harry. Robiłem okropne rzeczy i nie jestem z tego zadowolony. Ale ojciec mój tam żył wtedy? No właśnie, ja też trafiłem do Alcatraz. No. I przeżyłem tam okropne piekło, tak jak on. Ale nigdy nie udało mi się z nim porozmawiać. Nigdy go nie widziałem na własne oczy i sam nie wiedziałem, czy żyje. W momencie, jak ja wyszedłem, nawet po prostu 8 lat później, jakimś cudem, nawet do teraz nie wiem, jak to się stało, że jestem wolny, dowiedziałem się, że twój ojciec mimo wszystko dalej żyje. Jest pewność, że żyje? Żyje, twój ojciec żyje. Tak, brzmi tak niezbyt optymistycznie, jak pan to opowiada. Żyje, tylko tam naprawdę aż ciężko mi się mówi, co musi przeżywać każdego dnia. Rozumiem. Będąc tak naprawdę niewinnym w wielu kwestiach. A mając szlachetne serce. Zmienia trochę pogląd mój na ten temat. Dlatego, Harry, jestem tutaj, żeby się zająć tobą, dopóki nie powiesz swojemu ojcu. Chciałem powiedzieć, że jakby nie ma się pan o co martwić, tak? Ja sobie dobrze radzę. I w jaki sposób sobie radzisz, Harry? Bardzo dobry. Na przykład dzisiaj otworzyłem ze znajomymi sklep, drugi. I mamy taki biznes odzieżowy, ta bluza właśnie z tego sklepu. Druga sprawa, podpisałem wczoraj kontrakt z agencją, która produkuje gwiazdy NBA i generalnie trenuje i żyje sobie i jest spoko. Harry, ale ja nie mówię o takich rzeczach. Tutaj ten ojciec na pewno byłby z ciebie dumny, bo masz no tak, ale ojciec. Ja a wiem, co robisz z kolegami po godzinach? Przynajmniej co robiłeś? No, w sensie gramy w kosza, różne rzeczy, czasem jeździmy po mieście. A co robisz z Jacobem? Z Jacobem? No znam go. No i co więcej, co ci Jacob dał? Co Jacob mi dał? No co ci Jacob dał? No, kilka rad, z których nie skorzystałem, tak? Chyba, że nie o to chodzi. Harry. No Gnata, no kurde, no dał mi raz Gnata, ale to jeśli mówi pan o tym, tak? O to chodzi, o Gnata. Celowaliśmy do puszek i tyle, no i już Gnata Harry. Nie używałem. I się nie bawię w to, już przysięgliśmy sobie z ziomalami, no. Nie bawisz się w to, tak? Nie. Clinton ci mówił, młody, Mati, jak ze mną poszedł na wycieczkę? No mówił, no w sumie on teraz nie bierze z nami udziału. W się w jazdach, na przykład samochodem po nocy, bo nic złego nie robimy, tak? Wiedz, że ja mam zamiar dotrzymać obietnicę daną twojemu ojcu. I cokolwiek by się działo, to bardzo cię proszę, daj mi znać, ja ci pomogę we wszystkim.
Dobra, pewnie. Jakby zawsze jak coś się dzieje, to ja sobie daję radę, także ja doceniam starania i wiem, że też chce pan dotrzymać obietnicy danej ojcu, ale serio sobie świetnie radzimy z kolegami w ogóle, także... Z kim? No z kolega... Z kolegami, tak? Z Jacobem. Nie, ale z Jacobem ja się nie koleguję, ja się z niego śmieję z kolegami bardziej niż się koleguję, on jest specyficzny, no. Czasem ma jakieś odpały, no ostatnio... No, co ostatnio? No nic, no strzelanina była na Grove Street, no i ledwo przeżył. A ty brałeś niej kurwa udział, co? Nie. Harry! Nie brałem, przyjechałem na miejsce, już było po sprawie, no ale to zobaczyłem... Po co tam pojechałeś? Bo dostałem telefon, żeby przyjechać. Dostałeś telefon od kolegi, tak? Chcesz się kurwa w to bawić? Nie chcę, no proszę, dobra, no, ja powiedziałem, obiecałem sobie... Harry, czy ty wiesz, czym to się wiąże? Ja nie będę ci tatusiował, nie będę ci matkował, ale czy ty wiesz do chuja, z czym to się wiąże? Tu gadasz, że grasz w kosza, tu gadasz, że otwierasz biznes, a ty latasz po Soul Central? Wiesz, czym jest Soul Central? Ale to tak dla zabawy robiliśmy. Dobra, już. Wstawaj, wstawaj, dość, chodź. Nie, no proszę. Idziesz ze mną, ruszaj dupę. No... Koniec gadania, chodź! Daj telefon, dawaj telefon. Nie. Dawaj telefon, raz. Ale nie. Żeby... Ej! Dawaj telefon, chodź. Kurde! Pakuj dupę, moi drodzy, co Harry to ma znaczyć, no telefon? Dwayne! Dla zabawy, co? Chodź, ja ci pokażę, czym jest prawdziwa zabawa. Wsiadaj. To nie jest fair czytać wiadomości. Wsiadaj! Nie, no kurde, no obiecałem sobie wczoraj, jak podpisywałem kontrakt, że już się nie bawię w to i już nigdy się nie będę bawił, no. To za mało. Ale jednak jechałeś się zabawić z kolegami. Nie, ale to było jeszcze wcześniej, ja panu opowiadałem to, co się działo wcześniej, nie to, co się działo wczoraj. Od wczoraj, może mi pan uwierzyć lub nie. Jak się nazywacie z kolegami? Co, fajne uczucie, nie? Że jedziesz z kolegami, strzelanina. Ale my się nie strzelamy, my najczęściej uciekamy właśnie, bo ktoś strzela. To bez powodu do was strzela, tak? Ale nie do nas, na przykład jesteśmy po prostu w centrum dymów, no i tak jest, no. Zapnij się lepiej. Gdzie jedziemy? No kurczę, no nie chciałem pana zdenerwować, bo trochę creepy pan wygląda, jak jest zdenerwowany, no Boże. Ja będę już, naprawdę, no już będzie luz. Możesz się zamknąć? Zrozumiałem wszystko. Zobaczymy, czy zrozumiałeś, albo inaczej, ja ci dam coś do zrozumienia, Harry. Twój ojciec identycznie zniszczył sobie życie. I zniszczył tobie życie, bo nie ma go teraz przy tobie. Właśnie przez takie ruchy musiał potem zapłacić za to wysoką cenę. Bo dla zabawy kolega zadzwonił, był w centrum jakiegoś przypału. Ja ci, Harry, pokażę, czym jest prawdziwy przypał. Chcesz zobaczyć, za co twój tata siedzi? No nie chcę. Chętnie ci to k***o pokażę. I teraz się zamknij, gówniarzu, i zapnij pas. Moi drodzy, koniec zabawy. Harry pozna wszystko na własnej skórze. Ja wiem, że powinienem tą robotę wykonać sam, ale niech się bawi. Halo, panowie? Tak? Jadę do was, tak. Przygotujcie mi rumpo. Tak jest? Przygotowujemy. Tak, załadujcie tam, bo jadę coś sprawdzić. Załadujcie mi tam sprzęt też, przygotujcie. Mogę się dowiedzieć. Jaki masz rozmiar bluzki, Harry? No, M. A spodnie? 32. Dobra, nie zadawaj głupich pytań. Jak lubisz się bawić na ulicy? To się trochę poławimy. Boże, ja rozumiem, że tu morał płynie z tego, już zrozumiałem. Już nie musimy robić, jeździć tak szaleńczo po tym mieście, no. Szaleńczo? O Boże, jaki ojciec taki syn, no. Mogę wiedzieć, gdzie jedziemy chociaż? Zobaczysz. Zobacz. Wysiadaj. Co tu pan wynajmuje to? To jest moja firma. Firma? A czym się zajmujecie? Zabijaniem ludzi? Ochroną ludzkiego życia. Aha. Cześć, Salsa. Cześć, Dwayne, hejka. Panowie, rzućcie mi tutaj mój sprzęcie, jadę jeszcze na rozpoznanie z tym, muszę sprawdzić. Witam się, panu szefie. Witam. A szef, co on zrobił? Cześć. Harry? Co się stało? No, obciął go mechanik. O Boże, panowie. To nie ja. No chciał wszystko w porządku? Włosy, dobra, już ci wszystko Dwayne załadowałem. Dobra. Tak, wszystko jest w furze, jak coś ja dzisiaj będę mało dyspozycyjny. Salsa, jakbyś mógł być tylko ze mną łączał, będę miał do ciebie sprawę. Rumpo dzisiaj będzie mi potrzebny. Jest mechanik? Jest. Jest. Co potrzeba? Umów nas w serwisie dzisiaj. Może się przyda, wiesz, bo będziemy... Dzień dobry, szefie. Będziemy razem z Łysym testować co nieco, więc... po to się do was odezwa. No dobra, czyli... Harry, wsiadaj! Po prostu. Pytanko mam tylko, która godzina jest, bo mi szef zabrał telefon, nie wiem. Harry, ładuj się! 18. Dziękuję. 18. Wam też się zabiera, czy nie? Ładuj się, młody, do szefa. Niech się młody. Dobra. Wiecie, panowie, nikt nie skomentował moich włosów. A weź przez tym wyglądasz jak na nas. Dużo pan zatrudnia tych pracowników. Firma się rozwija. Ale to co to, ochroniarze czego jesteście? Wszystkiego, mienia? Wszystkiego. Życia, mienia, czego sobie zapomnisz. Od budynków na przykład? Również. Bo ten sklep, co otworzyliśmy, to dzisiaj było otwarcie.
tak trochę rozluźnię temat, bo pan trochę się boję, szczerze. Mogę? Czy nie, mam się zamknąć i zapiąć pas? Zapnij pas. Ale zamknąć się też? Też się zamknę. To nie będę nic opowiadał. Moi drodzy, ja nie będę tolerował tego, że gówniarz chce się bawić w gangsterkę. Ja mu pokażę, czym jest prawdziwa akcja. Prawie jesteśmy. Kojarzę to miejsce. No. Kiedyś było chyba dostępne na wynajem, a teraz też wynajem. Ale to nie o to chodzi, Harry. Wiesz, czym w ogóle jest South Central? Dzielnicą, no, w Los Santos, tak? Dzielnicą. Kiedyś podobno bardzo co tam się dzieje? Kiedyś? No tak mi mówiono, że kiedyś. To że teraz kiedyś. Już jest... Że jest chillera teraz, tak słyszałem. Chillera. Boże. Kurwa, co ty masz w głowie? Wysiadaj! Chodź. Co to za miejsce? To pana dom jest? Chwilowo. Mhm. Ładnie. Dobra, Harry. Lubisz się bawić dużymi zabawkami? Lubisz z kolegami jeździć po South Central? To na pewno wiesz, jak się tym obsługiwać. Nie, ja trójki lubię rzucać na przykład. Nie wiem, co pan robi. Łap to, trzymaj to. Nie. Dobra, wracaj tu i bierz to do swoich pieprzonych rąk. Z kolegami jeździsz po mieście, tak? Bierz to do cholery. A jak nie wezmę, to co? To ci to kurwa sam wcisnę i ci to przyparzę do twojej rąk. Przywiążę cię do tego. Bierz to w ręce. No dobra, no i? No i ty mi powiedz. No takiej broni nigdy nie trzymałem, no miałem pistolet raz w ręku i tyle, no. Ale czym to się różni? No jest dużo większe, no to takie coś to jedynie w grach. Ciężkie, nie sądziłem, chodź. Że tak ciężkie. Nie no, Dwayne. Chodź! Kurde. Nie, widzowie. Mody się nauczy. Ciężkie, co? No ciężkie, no. Teraz idziesz się przebrać i trzymasz to cały czas w rękę. Będę czekał na zewnątrz. Tam masz ciuchy. Jak mam się przebrać, trzymając cały czas broń w ręku? Nie wiem, wymyśl coś. Dobra. Ale to konieczne? Co, czemu miałem tą kamizelkę założyć w ogóle? No nie, przecież no, ja wiem. Ty wiesz najlepiej, dobra, co się robi z dobra, kamizelką. Dwayne, no wiem, rozumiem. Chodź jakby tutaj. Doceń... Samochód stoi w czakach? What the fuck? Poczekaj. Podejdź tam do furgonetki. Ula lale, poleciał płot. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ale teraz fura, tak. Ty. Yo. Wkładasz to do bagażnika. No. I weźmiesz dwie skrzynki z amunicją i również włożysz. Ale gdzie my jedziemy, no? Na strzelnicę? Zobaczysz. Nie no, kurczę, panie Dwayne, no nie wiem, cholera, no. To teraz nie dotrzymujesz do obietnicy w takim razie, bo mnie narażasz. Czego nie dotrzymuję? Obietnicy mojego ojca, bo mnie narażasz, no. Ewidentnie chcesz mnie wystawić na jakieś strzelanie, tak? Ja cię chcę wystawić na strzelanie. Słuchaj, młody. No to... Ja przerażony jestem, no, nie chcę, możemy wracać do miasta? Wsiadaj do samochodu. No wsiadaj. Zapnij się. No zapięty jestem, już wiem. Ja p***le, co to jest? Ile to ma koni? Nie pytaj lepiej. Może dobra, tylko nie... To zapnij dobra. Pas. No mam! Mam się zamknąć? No lepiej, jakbyś nic nie mówił. Dobra. Moi drodzy, wiem, że trochę ryzykuję, ale no nie ma innego ratunku dla Harry'ego. Dobra, Harry. No? Teraz mnie uważnie posłuchaj, bo od tego będzie zależało twoje życie. O nie, znowu to samo. No, tak. Zresztą, co ja powinienem mówić o sobie, która jeździ na South Central z kolegami i dobrze się bawi, kiedy dookoła lecą strzały. Jesteś tak samo odpowiedzialny jak twój ojciec i tak jak mówiłem wcześniej, w taki sposób właśnie stało się, co się stało. Ale jeżeli nie ma innej opcji, żeby cię od tego odciągać, kiedy normalne rozmowy ci nie wystarczają, kiedy jedna sytuacja ci nie wystarczy i w ogóle dopuszczasz takie myśli, mając na świadomości to, co może się stać, mając na świadomości to, co cię w życiu czeka, jakie masz szczęście, że jesteś w miejscu, w którym jesteś i nie musisz walczyć o przetrwanie każdego dnia. Tak jak twój ojciec, tak jak większość ludzi, którymi się otaczasz. I zrobili to wszystko, żeby właśnie takie osoby jak ty, jak Mati, mogły sobie normalnie żyć. Skoro nie potrafisz do tego dojrzeć, nie widzisz tego i działasz tak lekkomyślnie, to widocznie jesteś gotowy na to, żeby poświęcić całe swoje życie dla takich rzeczy. Bo jak raz wejdziesz do tego szamba, to z niego nie wychodzisz, Harry. Więc dzisiaj masz okazję pomóc wujkowi Dwayne'owi, który tak strasznie nie chciał, żebyś się do tego wpakował i ostatnio cię ostrzegał. Tak samo twój ojciec za wszelką cenę tego nie chciał i teraz mam to w dupie, co mu obiecałem. Skoro i tak kurwa nie słuchasz i nie da się inaczej tego zrobić, dzisiaj mi pomożesz. I nie ma odwrotu, Harry. Nie ma. Chciałeś tego doświadczyć? No nie, nie chciałem, cholera. Jakbyś nie chciał, to byś nie jechał pomagać kolegom. Koledzy nie są warci świeczki. Wiem, dobra,
Rozumiem, ale nie chcę, nie chcę teraz nie wychodzić z tego. Nie! Nie zawinam żadnego pasa. Teraz mnie wysłuchasz, co będziemy robić. Tam, gdzie jedziemy, spotkamy ludzi, przez których właśnie twój ojciec siedzi w więzieniu. Ci ludzie nie będą z tobą rozmawiać. Oni nawet na ciebie nie popatrzą. Nie okażą ci współczucia i nie będą przed tobą uciekać i nie pozwolą ci uciec. Nie ma odwrotu od takich ludzi. No dlatego nie chcę tam jechać, to, bo się wpakuję w gówno. Wpakujesz. Ty już, no nie, no to, ty no już to nie chcę, tkwisz po uszy. Nie! Ty lepiej posłuchaj, co mamy, co masz do zrobienia. Nie. Zatrzymamy się tutaj obok. Tamten karabin, który masz, to jest M16. Zmodernizowany. Z tyłu masz zamek, który pociągasz. Nie. Twoim nie, zadaniem nie, będzie pilnowanie mi samochodu, tak żeby mógł uciec na czas. Jeżeli zawiedziesz, to nas dorwą i nas zabiją. Zarówno ciebie, jak i mnie. No, to jakaś paranoja, k***a. Tam na dole, zerknij. Na dole jest port. No i? Musimy zapobiec czemuś ważnemu. Jeżeli nie dokonają to, co mają dokonać, kto wie, może i dojdą nawet do twojej rodziny, Harry. Ponownie. Powiem tak, ja nie wiem, co robić mam. Wrogowie twojego ojca tylko czekają na takich łebków jak ty. Rozumiesz? Gdy oni słyszą, że Clinton młody szaleje, jest coś zamieszany, to się budzą wszyscy. Bierzesz karabin i trzymasz zamek. Słyszysz? Dobra. Pod żadnym pozorem, Harry, dopóki nie dam ci znaka, albo nie zobaczysz, jak umieram, nie masz prawa stąd odjechać. Jak? Nie zobaczysz, jak... To jest koszmar. Nie mogę. O, dobra, Dwayne. Już. Ja zrozumiałem. Jeśli to jest jakiś żart, to ja już chcę wracać. Żaden żart, Harry. Nie. Masz Dlaczego szansę? Mnie w to pakujesz? Ja cię pakuję, ty się już to wpakowałeś sam. Ty mi już tylko pomagasz. Ty już jesteś częścią tego świata, Harry. Nie jestem. Nie wylasz głowy, rozumiesz? Widzisz to auto przed nami? Tak. Czekaj w pogotowiu. Wayne, uważaj na siebie. A moi drodzy, zaczynamy zabawę. Dobra widzowie, już powracając do całej akcji, która ma mieć miejsce, musimy się ich pozbyć, moi drodzy, także no, niech Harry patrzy i się uczy. Dobra widzowie, mam nadzieję, że to wszyscy. Stój! Stój! Nie ruszaj się. Rzuć broń. Pójdziesz ze mną. Ktoś jeszcze tutaj został? Przed chwilą wypiłeś, nie wiem jakim cudem. Kim ty jesteś? Gdzie są kolejne dostawy? Nie wiem. Nie wiesz co? No. Pieprzony pies syndykatu. Jak zwykle. Nie. Co ty zrobiłeś? Nie ruszaj się. Zabiją mnie za to. Harry, chodź tu! Coś ty narobił. Harry, chodź tu! Harry! Pieprzony gówniarz. Dwayne? Harry, chodź. Żyjesz? Chodź. Nie. Chodź tu, Harry! To jest. Trzymaj go. Nie. Słuchaj. Chodź. Ja... Mamy mało czasu. Czemu to jakiegoś gówniaka wykorzystujesz? Zamknij mordę, pozwolę ci mówić. Dobra. Klękaj. Już. Klękaj, powiedziałem! Już. Oj tu, Harry. Nie, Dwayne. Właśnie przez takich ludzi twój ojciec biedny siedzi w Alcatraz. I nie może wyjść. To są właśnie ci ludzie. I co więcej? No. Taki z ciebie gangster? Z kolegami? To chyba nie najwyższy możesz. Czas, żeby wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, jak widziałeś, co się k***a dzieje w mieście i jak to działa, Harry. Bo teraz weźmiesz, pozbędziesz się faceta, który namieszał i jest przeciwko twojej rodzinie, twojemu ojcu, jest bezpośrednim zagrożeniem dla ciebie i dla wszystkich twoich znajomych, bo ty znowu postanowiłeś się dobrze bawić z kolegami. Więc teraz dobrze się zabawisz i ukarasz go w konkretny sposób. Ja nie mogę takich rzeczy robić. Nie. Ty nie możesz robić takich rzeczy. Bierz go, Harry! Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, nie zrobię!
Nie zrobisz, ale żeby jechać z kolegami na miasto i sobie postrzelać, no dobra, to robisz? Już wiem wszystko, ale nie zbije człowieka, no. Czy ty wiesz, Wey, czym no, to się jesteś... równa? Wiem. Wiesz, już... czym to się je? Wiesz, jaka to jest... Co się dzieje z człowiekiem, tak. kiedy zabije? Wiesz? No, nie wiem i nie chcę To wiedzieć. Się teraz przekonasz, bierz go, Harry! Nie! Bierz go! Nie! Nie? A widziałeś, jak ktoś umiera? Wiesz, jakie to jest brzemię? Nie da się! Widzisz twarz każdej nocy! Każdej nocy to widzisz! Krew na swoich rękach, budzisz się, widzisz twarz, one do ciebie mówią! Słyszysz głosy! Tylko no przez to, że życie uciekło! Nie chcę tak żyć! Nie rozumiesz? Nie chcesz tak żyć! Nie chcę, mam inne priorytety! To była po prostu głupia zabawa, jeżeli ty tego nie zrobisz, on cię widział! I wie, kim jesteś! I on przyjdzie, pociągnie i cię zabije! No zrób to ty! Ja tego nie chcę robić! Ja to zrobię, ty to zrobisz, Harry! Nie! Dwayne, jesteś na radio? O proszę! O proszę, widzisz młody, do czego to się sprowadza? No, teraz nie ma wyjścia. To nie jestem ja, zamknij mordę. Nie! Strzelaj, Harry! Nie! Liczę do trzech albo... Albo co? Będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Strzelaj, Harry! Nie bądź jak twój ojciec. Nie bądź jak on. Źle skończ. Skończysz jak on. Nie rób tego. Raz! Nie rób. Dwa! Skończysz jak on w więzieniu. Będziesz gnił przez grube lata. Skończysz jak on. Zamknij mordę. Harry, oddaj mi to. Już wszystko dobrze, chłopcze. Oddaj mi to. Już wszystko okej. Okay. Daj. Harry, czemu mi kazałeś to zrobić? Harry, posłuchaj mnie. No. Ile razy dostawałeś sygnał od innych? Czy ty byłeś świadomy? Popatrz na tych ludzi. No nie byłem, stary. Widzisz tych ludzi? Chcesz być tacy jak oni? Chcesz być taki jak ja? Nie chcę. Twój ojciec też tego nie chciał i ja też tego, Harry, nie chcę. I zrobię wszystko, żebyś nigdy się nie stał tacy jak my. Ale jesteś tak samo uparty jak twój ojciec. I gdybyś tego nie zobaczył i gdybyś tego nie poczuł, to byś nie zrozumiał. Teraz już wiesz? Tak. Jakie to jest niebezpieczne? No wiem. Jak szybko może się zmienić ludzkie życie? To są ułamki sekundy, Harry. Jesteś dobrym chłopcem. I nie daj sobie nigdy splamić swoich dłoni. To zostanie na twojej duszy, w twoim sercu. Naprawdę, uwierz mi, Harry. To nie jest dla ciebie. Korzystaj z własnego życia. Masz mnóstwo, możesz zrobić wszystko. Tylko czego tylko będziesz chciał. Tylko obiecaj mi, że nigdy, ale to nigdy nie wybierzesz tej samej ścieżki i nie popełnisz tego samego błędu, który popełniłem ja i twój ojciec. Nigdy, obiecuję. Ty masz możliwość, Harry, żeby wieść szczęśliwe życie z dala od tych wszystkich kłopotów. Pamiętaj o tym. Wiem. Poświęcenie twojego ojca nie może pójść na marne. Harry, zrobię wszystko, żebyś spełnił swoje marzenia i żył szczęśliwie. Gdy cokolwiek będzie cię trapić, gdy cokolwiek złego się stanie, gdy będziesz miał jakiś problem, czy będziesz potrzebował jakiejś pomocy, obojętnie w czym, nawet w tych najgorszych sprawach, jestem tutaj dla ciebie. Nigdy nie złamię słowa danemu twojemu ojcu i nigdy nie złamię słowa, które daję ci teraz. Zaufaj mi. Jestem tutaj dla ciebie i ci we wszystkim pomogę. Ale w zamian ty obiecaj mi, że będziesz trzymał się od tego z daleka. Obiecuję. Dzięki. Dziękuję. Spokojnie, Harry. Zajmę się nim. Przyjedź tutaj. Przyjedź. Możemy już dojechać. Już się zaraz odwiezie ktoś. Wstawaj, chłopcze. Ale masz k***a jaja. To nie są jaja. Wiem, ale... Ja będę... Gdybym mógł, Harry, to żyłbym inaczej. Wiem. Jay. Zdał? Jest dobrze. Harry już wie, co robić. Wy razem działacie? Tak. Może uda nam się w końcu, Harry, normalnie porozmawiać. Następnym razem i już bez obwijania bawełny i bez głupich rzeczy. Dobra, jak dojdę do siebie, to czy jadę tam do was, do firmy, dobrze? Słuchaj, nasza firma, nasze wszystko jest dla ciebie otwarte, także będziesz miał potrzebę przyjechać. Masz mój numer telefonu bezpośrednio. Mam, chyba mam. I... Mam, tak. Cokolwiek by się działo, jestem pod telefonem. Jay tak samo. Jay. Tak. Dzięki. Gdyby mnie nie było, w razie W, dzwoń do Jaya. Dobra. Będzie twoim aniołem stróżem. Dobra.
Można to tak nazwać. No już nie bawię w to, no Boże, chcę trenować, chcę... Ty się nie bawisz, ale demony przyszłości lubią wracać. Niestety. A my jesteśmy od tego, żeby już tu nigdy nie trafiły. Muszę tutaj posprzątać. Zabierz Harry'ego i sobie odpocznij. Najlepiej jakbyś sobie wziął 2 dni wolnego. Jeżeli potrzebujesz Harry, mamy też zaufanego psychologa, z którym warto porozmawiać. Takie rzeczy odbijają się na psychice. Nie wiem, czy nie będę chciał. A dobra, chcę stąd jechać, ale... Jasne. Przepraszam, że cię skrzywdziłem tym widokiem, ale nie było innego wyjścia, Harry. Nie chcę, żebyś skończył jak ojciec. Dzięki, to dużo mi rozjaśniło trochę rzeczy, których nie rozumiałem. Niestety, musimy czasami zobaczyć rzeczy, by w nie uwierzyć. A ten świat jest chory, Harry. Naprawdę chory. Skup się na swojej karierze. My zadbamy o resztę. Moi drodzy, masakra. Ale dobra, musimy teraz posprzątać. Wstawaj! Nie mam ochoty. Wstawaj! No wstawaj, wstawaj. Klękaj. Gdzie znajdę więcej takich ludzi? Jeszcze wszystko nie jest ustalone. Tylko kontakt. Daj mi go. Gdzie go masz? Kogo mam szukać? W telefonie. Coś jeszcze? Wszystko. To powinieneś wiedzieć na ten moment. Dobra. Jesteś wolny. Ale nie na tym świecie. Nieprawda. Nikt syndykatu nie będzie trwał na tym świecie. Biedny Harry. Ale nie było innego wyjścia. Moi drodzy, źle się z tym czuję, ale jeżeli go to czegoś nauczyło, to tylko tego, żeby nie pchać się w rzeczy, których nie musi się pchać. Świat jest chory. Może jemu uda się go zmienić.